dzisiejszym odcinku, 20 odcinku Słowa Skróconego, chciałbym, abyśmy skupili się nad jednym słowem. Amen. Właśnie nad tym słowem będziemy rozważać po krótkiej czołówce. Zostańcie. Z psalmu 41. Ty, Panie, zmiłuj się nade mną. Podnieś mnie, abym mógł im odpłacić. Potem poznałbym, że mi jesteś życzliwy, bo mój wróg nie miałby już ze mnie radości. Ty mnie podtrzymałeś za moją niewinność. Dałeś mi siłę przy Tobie na zawsze. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków i na wieki. Niech tak się stanie, niech tak się stanie. W ostatnim odcinku odnosiłem się do postaci świętego Franciszka. Nie tylko święty Franciszek w swoich pismach, ale też inni święci często pisali, czy też mówili amen. Wiemy, że słowo amen oznacza niech tak się stanie. I praktycznie w ostatnie zdania tego psalmu moglibyśmy wstawić właśnie to słowo amen, amen. Także w tej wersji w tłumaczeniu polskim. My często przyzwyczailiśmy się do tego, że amen jest zakończeniem modlitwy, amen odpowiadamy w czasie liturgii, amen odpowiadamy w trakcie przyjmowania Eucharystii, amen jest tak krótkim wyrazem i tak małym zdaniem, że praktycznie nie zwracamy często na to słowo uwagi, a powiem szczerze, że według mnie amen jest też jednym z krótkich egzorcyzmów i bardzo silną modlitwą. Dlatego, że jeżeli mówimy niech tak się stanie, czyli tłumacząc słowo wyraz amen, mówimy niejako Panu Bogu tak, wierzę Tobie, zgadzam się, ufam Ci, niech tak będzie. Można to jeszcze przetłumaczyć w ten sposób: niech się stanie Twoja wola, Panie. I w różnych piosenkach, w różnych tekstach zwracamy uwagę w tych pobożnościowych tekstach na to, że Maryja mówiła amen. Generalnie mówimy, mówiąc amen, zgadzamy się, potwierdzamy. Tak, tak, Panie. To, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest zgoda na wolę Bożą. Często przychodzą też czy do mnie, czy do ekipy ewangelizacyjnej ludzie i mówią: nie wiem, co z moim małżeństwem, pomódlcie się za mnie, pomódlcie się za moją rodzinę, za tych, którzy odeszli od Boga w mojej rodzinie. My często zadajemy Bogu, zadajemy tym ludziom pytanie, czy wiesz, czego chce od Ciebie Pan Bóg może w tej sytuacji? Czy zadałaś Bogu pytanie: Panie Boże, co chcesz mi przez tę trudną sytuację dla mnie powiedzieć? Często takim uwolnieniem dla nas w tych sytuacjach trudnych i ciężkich jest po prostu wypowiedzenie przed Bogiem: Boże, nic mi nie pozostaje, jak zgodzić się po prostu na Twoją wolę. Niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. Także w tych ciężkich sytuacjach. Wiem, że nie chcesz dla mnie cierpienia, ale możesz wyprowadzić dobro z tych ciężkich sytuacji. Ja się na to zgadzam, żebyś Ty zadziałał. Amen. Niech się tak stanie. Wierzę mocno, że kiedy oglądasz ten film, może znajdujesz się w podobnej sytuacji, że może świat Ci się wali, może jesteś w trudnej sytuacji, czy finansowej, czy duchowej, czy materialnej, czy rodzinnej. Powiedz dzisiaj Bogu amen. W takiej sytuacji, w jakiej jesteś. Powiedz Panu Bogu, niech tak się stanie, niech tak będzie. Niech się dzieje, Panie, Twoja wola. Ale daj mi też zrozumienie, czego Ty ode mnie oczekujesz. A ja Ci chętnie odpowiem, Jezu, amen. Zapraszam Was do takiej modlitwy, takiej osobistej, abyś zdobyła czy zdobył się na taką modlitwę właśnie. I w każdej sytuacji mówił Bogu amen. Jest to
pewien pułap życia duchowego, do którego dążymy. Ja nie mówię, że jestem już i osiągnąłem taki pułap, że w każdej sytuacji mówię amen, amen, amen. Ciągle się tego uczę. Zapraszam Was do tego, abyśmy się razem tego uczyli, abyśmy potrafili Bogu powiedzieć nie tylko w radościach amen czy alleluja, ale abyśmy mówili Mu ciągle. Ponieważ jeżeli oddajesz swoje życie Bogu, to nic nie jest dziełem przypadku, ponieważ On kieruje Twoim życiem. A więc jeżeli dopuszcza ciężką sytuację, może chce, abyś był Jemu wierny w tej ciężkiej sytuacji. I abyś pomimo wszystko liczył na Niego, ufał Mu i mówił: tak, wierzę Ci, Panie, tak, Panie, ufam Tobie, amen, amen. Pomyśl o tym dzisiaj. Zostawiam Was z tym pytaniem, zostawiam siebie z tym pytaniem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajmy się słowa życia, trzymajmy się słowa Bożego. Do zobaczenia.